Siemaneczko, zapraszam do obejrzenia 73. odcinka naszego przeglądu gier i aplikacji na Androida, czyli Apshakera Komórkomanii. Tym razem przygotowałem dla Was dwie aplikacje, które pomogą odmienić wygląd interfejsu Waszego smartfona, ładną apkę pogodową, nowoczesne Micro Machines, kolejny grinder od Noodle Cake, ładne action RPG, a na koniec kultowy RPG, który może zawita na Androida. W komentarzach domagacie się więcej aplikacji zmieniających wygląd interfejsu w Waszych smartfonach. W sumie nie ma co się dziwić, jednak takie rzeczy nudzą się po jakimś czasie, a niektóre nawet od początku wywołują odruch wymiotny. Na szczęście Android to system otwarty i pozwalający na daleko idące ingerencje. Całkiem fajnie widać to po zainstalowaniu Tamer Beta. Dostajemy tu fajny launcher, który grupuje aplikacje tematycznie. Do tego całkiem szybko działa. Choć pamiętać należy, że to tylko beta i czasem potrafi lekko przyciąć. Ale najfajniejsza jest możliwość tworzenia i pobierania różnych motywów dla ekranów głównych. Dzięki tej aplikacji można zmienić swój smartfon nie do poznania. Alternatywą dla poprzedniego programu jest Buzz Launcher. Jest to równie, a może nawet bardziej rozwinięta nakładka na interfejs. Także tutaj znajdziemy bogatą bibliotekę różnych motywów. Również możemy stworzyć swój, a potem udostępnić go na przykład znajomym. W tym przypadku jednak w skład kompozycji nie wchodzą tylko ikonki i tapeta. Tutaj tworzymy bardziej kompleksowo. Udostępnione kompozycje mają określone widgety i aplikacje, które aby całość była pełna, nowy użytkownik musi pobrać. Oczywiście nikt nic nie narzuca i jeśli czegoś się nie chce, to można z tego zrezygnować. Obie aplikacje, zarówno Tamer jak i Buzz, są fajną opcją dla osób, którym nakładki w ich smartfonach się już nie podobają, a chcieliby coś swojego, coś bardziej oryginalnego. Trochę dla śmiechu dodaję do przeglądu tę aplikację. Nie dlatego, że jest zła czy głupia, bardziej chodzi mi o pokazanie kontrastu między systemami. Solar to aplikacja pogodowa, która jest bardzo popularna na iOS. Pokazuje ona, jak różne są te systemy mobilne. Wyobraźcie sobie korzystanie z aplikacji pogodowej. Przecież do tego są widgety, które pod nos podsuwają nam potrzebne informacje. A patrząc na poprzednie proponowane aplikacje, można je świetnie dostosować. Jednym z największych hiciorów z Pegasusa było Micro Machines. Ściganka, w której samochodziki były zdalnie sterowane, a arenami, na których rozgrywały się wyścigi, był stół, podwórko czy inne znane z codziennego życia lokacje. Pomysł przez wiele lat nie umarł, a nawet doczekał się kilku odświeżeń. Jednym z nich jest Tabletop Racing, które trafiło niedawno na Androida. Jak na zupełnie darmową grę, dostajemy tu naprawdę fajną grafikę i dużo dobrej rozrywki. Wszystko utrzymane jest w luźnej konwencji, gdzie wyścigówkami mogą być na przykład hipisowskie stare transportery, to znaczy oczywiście ich modele. Noodle Cake, czyli programiści odpowiedzialni na przykład za Jetpack Joyride, puścili do marketu nowy tytuł. Muszę przyznać, że tak jak Rovio kojarzy mi się z Angry Birds, tak Noodle Cake będzie już zawsze kojarzyć się z typowymi grinderami, w których znaleźć można dobrą dawkę humoru. Tym razem kierujemy małą rybką, która spiernicza przed rekinem. Płynące sprzeciwka ryby zwalniają nasz pęd i właśnie dlatego trzeba ich unikać. Problem w tym, że ruchy rybki kontrolujemy tylko w zakresie zatapiania, a już wynurzanie jest automatyczne. W rezultacie zadanie nie jest takie łatwe. Na szczęście da się czasem dobrze wyskoczyć ponad wodę i odbijać od bąbelków tam zawieszonych, choć nawet to nie zmienia faktu, że gra jest dość trudna. Zachęcają zabawne animacje i porcja wyzwań, czyli zadania do wykonania w ciągu jednej ucieczki. Powiem Wam, że rzadko żałuję pieniędzy wydanych na gry w Google Play. W końcu w większości przypadków są to sumy symboliczne, które jeśli przeliczymy na kilka dni gry, to okazuje się, że godzinę rozrywki mamy za kilkanaście groszy. Problem w tym, że czasem zdarzają się gnioty. No i takim właśnie jest Archangel. To znaczy, jest gniotem, jeśli nie lubi się hack and slashy. A ja nieszczególnie przepadam za tym gatunkiem i chyba ostatnią grą tego typu, która mi się podobała, było Diablo. Główną rozrywką w tym przypadku jest tłuczenie ogromnej ilości wrogów i od czasu do czasu poświęcenie dłuższej chwili jakiemuś bossowi. W tym przypadku nie ma tu żadnych oryginalnych rozwiązań i wszystko dzieje się według schematu. Zaletą tytułu jest na pewno świetna grafika. Zarówno nasz bohater, jak i otoczenie jest wykonane ładnie. To samo dotyczy wrogów, choć wśród tych mogłaby być większa różnorodność. Tytuł typowo dla fanów gatunku, reszcie raczej nie polecam. Narzekałem już kiedyś, że za długo nam każą czekać na Baldura na Androida.
Mówiłem wtedy o pierwszej części tej świetnej gry, a tymczasem na konkurencyjnej platformie pojawiła się już dwójka. Tak też postanowiłem ponowić moje wołanie o litość dla fanów dobrych RPGów, którzy korzystają z systemu Android. Panie Franceski, może pan ma jakieś wejście? Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Za wszelkie lajki, komentarze i udostępnienia wielkie dzięki. A, no i pamiętajcie, że... Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.